Od Gerwolina świat się zaczyna. Gerwolin to 17-tysięczne miasto położone w południowo-wschodniej części Mazowsza, 60 km od Warszawy. Przez Gerwolin przebiega ważna trasa komunikacyjna od Gdańska przez Warszawę i Lublin na Ukrainę. Wszystko zaczęło się w XIV wieku. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1386 roku. Pierwszym właścicielem Gerwolina w XIV wieku był Andrzej Ciołek, chorąży płocki, a następnie wojewoda mazowiecki. W 1407 roku wioskę Gerwolin kupił książę mazowiecki Janusz I, a 20 lipca 1423 roku nadał jej prawa miejskie. Historia miasta jest spleciona z losami wielu wybitnych postaci. Księżnej Anny Mazowieckiej, Zygmunta I Starego, Królowej Bony, Jana Zamojskiego, Zygmunta Augusta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego. To tu w 2009 roku przebywał prezydent RP Lech Kaczyński, a wcześniej prezydent Wojciechowski i Mościcki. Historia miasta jest bogata, choć wskutek zniszczeń wojennych i pożarów nie zachowało się wiele pamiątek. Ale wciąż swoim pięknem urzeka kościół parafialny pod wyzwaniem przemienienia pańskiego z początku XX wieku. Warto zobaczyć także stare, XIX-wieczne drewniane domy przy ulicach Nadwodnej, Sienkiewicza i Senatorskiej. Obejrzeć XIX-wieczną kaplicę na cmentarzu parafialnym i budynek Urzędu Miasta z 1910 roku. Gerwolin to miasto zdrowia, mody i urody. Wyróżniająca się na rynku krajowym i zagranicznym działalność lokalnych firm pozwala na określenie miasta w ten sposób. Fabryka kosmetyków Avon jest największą firmą zatrudniającą ponad 2000 osób. Marką wyrobów i wieloletnią tradycją mogą poszczycić się zakłady przemysłu odzieżowego Cora Gerwolin. Oraz producent odzieży skórzanej firma Ochlik. Również produkty okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Gerwolinie są znane, zdrowe i smaczne. W Gerwolinie prowadzi działalność blisko 1650 podmiotów gospodarczych, przyczyniając się znacząco do rozwoju miasta. Gerwolin to miasto przyjazne inwestorom. Do atutów miasta zaliczają się korzystne położenie geograficzne, duże zasoby czystej wody pozwalające zaspokoić potrzeby miasta kilkakrotnie większego od Gerwolina. Dobra infrastruktura techniczna. Miasto jest w blisko 100% zwodociągowane i w ponad 94% skanalizowane. Niskie podatki lokalne. Warto podkreślić funkcjonowanie obszaru dla potencjalnych inwestorów. To gerwolińska strefa aktywności gospodarczej usytuowana przy obwodnicy miasta. Gerwolin może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach życia. W 2009 roku miasto Gerwolin znalazło się na 19 miejscu w rankingu poziomu rozwoju zrównoważonego gmin miejskich. Wcześniejsze osiągnięcia to wyróżnienie w 2006 roku tytułem Gmina Fair Play, certyfikowana lokalizacja inwestycji,
Zajęcie drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie gmin miejskich. Samorządowi liderzy funduszy strukturalnych. Zorganizowanym w 2005 roku przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także zaliczenie Garwolina do pierwszej klasy miast w wielkim rankingu miast. Przeprowadzonym w 2003 roku przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie. Garwolińskie cheerleaderki z zespołu No Name są mistrzyniami Europy. A miejscowi siatkarze GTS Peik grają w drugiej lidze ogólnopolskiej. Sukcesy odnosi także Szkolny Teatr Rękawiczka. Czołowe miejsca w mazowieckich i ogólnopolskich zawodach pożarniczych zajmują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie. Wizytówką Garwolina jest także chór miasta, który nadaje oprawę muzyczną lokalnym uroczystościom oraz występuje w kraju i za granicą. Osiągnięciami miasta są zrealizowane w ostatnich latach liczne inwestycje. Dotyczą głównie infrastruktury drogowej, baz oświatowej i rekreacyjnej. Najważniejsze z nich to oddanie do użytku obwodnicy miasta, nowego budynku przedszkola, powstanie ścieżek rowerowych, wybudowanie hal sportowych i boisk przy placówkach oświatowych, oraz powstanie i rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego nad rzeką Wilgą. Największym atutem miasta są jego mieszkańcy, a najlepszymi inwestycjami te, które służą edukacji młodego pokolenia. Niekwestionowanym osiągnięciem miasta jest funkcjonowanie uczelni, Wydziału Zamiejscowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi. W Garwolinie istnieją więc placówki oświatowe wszystkich szczebli: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w tym gimnazjum i liceum katolickie, szkoła muzyczna, studium zaoczne i szkoła wyższa. Garwolin współpracuje z miastami partnerskimi Fürstenau w Niemczech i Gorki na Białorusi. Przejawem tej współpracy jest wymiana młodzieży szkolnej oraz udział we wspólnych przedsięwzięciach sportowych. Czas wolny w mieście można spędzić na różne sposoby. Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu mogą biegać lub spacerować wzdłuż rzeki w centrum miasta, pływać kajakiem oraz uprawiać sporty na świetnie przygotowanych boiskach i kortach miejskich. Zwolennicy intelektualnej rozrywki mogą skorzystać z bogatej oferty kulturalnej proponowanej przez Centrum Sportu i Kultury i Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną. Czytelnicy mają okazję spotkać się z autorami ulubionych książek. W repertuarze kina znajdują się filmy dla amatorów i dla koneserów. Liczne wystawy tematyczne, fotograficzne, malarskie, kolekcjonerskie przyciągają osoby o różnych zainteresowaniach i pasjach.
Wielu mieszkańców miasta chętnie uczestniczy w różnych imprezach, zwłaszcza plenerowych. To od Nigarwolina, Dożynki Miejskie i Święto Pierwszego Pułku Strzelców Konnych. Na stałe w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w mieście zagościły Dni Muzyki Churalnej, Festiwal Piosenki Religijnej, Festiwal Piosenki Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego oraz Święto Folkloru Ziemi Garwolińskiej. Zwiększyć komfort życia mieszkańców Garwolina, władze miasta planują budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wilce, który spełniałby również funkcje rekreacyjne. Przewidywana jest także budowa aquaparku. Wielu mieszkańców Garwolina, ale także mieszkańcy całej Polski od lat powtarzają za Mironem Białoszewskim słowa. Całe życie w Garwolinie? Dlaczego nie? A my wiemy, że od Garwolina świat się zaczyna.